maniacymotocykli.pl. Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Jedziemy na żwirownię. Zaraz jeszcze będzie KTM i Raptor 350. 700 to już moja leci za nami i wam opowiem trochę o tym sprzęcie. No i poukładamy sobie. Wreszcie przyjadę Raptorem 350. Widzowie chcą wiedzieć wszystko o tym kładzie, a ja wszystkiego nie wiem, bo ty wszystko wiesz. Mam opowiadać znaczy? Rocznik. Dobra, zaczynamy. Yamaha Raptor 700. Rocznik 2008. Ile ja go miałem? Kurczę, z 2 lata chyba. 2 lata chyba, tak. 21 rok od maja. No to 2 lata. I co, teraz trzeba będzie tłoka zmieniać. Czyli jeszcze nie trzeba jest. No tam ile motogodzin jeszcze mogę zrobić? Od remontu jest 156, nie 186, tylko 156, 30 mniej. Trzeba liczyć, bo nie zmieniałem licznika. No. Był remont kompletny, tak? Czyli tłok, korba, pompa oleju. No tam zrobić ci 5,5 wyszło. To za busa muszę więcej dać. No a w częściach 4300 tam chyba było, jak pamiętam. No co, z homologacją zarejestrowane, tak? Więc no, można jeździć po mieście. Kierunki, wszystko działa. A jak? Wszystko działa. Może by było tylko je zmienić, bo są brzydkie. Ale no, wstawiłem specjalnie takie, żeby zmieniać żarówki. Ogólnie... bardzo dużo pieniążków. Po boka walnął, ty! Ogólnie bardzo dużo pieniążków włożone, bo zrobiono na przykład zawieszenie z przodu, z tyłu całe, czyli amorek również zmieniałem na nowy. Tak, pamiętam, bo ci pociekł na hopie. Tak, od skakania. Hamulec dobrze chodzi, tam tylny, tam teraz jak hamowałem. Przyzwoicie chodzi, no. Przyzwoicie. Przyzwoicie, tak, to ogólnie... Widzowie mi pisali, wydech zmieniaj od razu, nie? Ogólnie od momentu, kiedy go kupiłem, 9-10 koła władowałem. No. No. A wydech, słuchaj, może i wiadomo, może by było zmienić. No ale to wiesz, są gusta i guściki, bo nie? Bo też już jest stary, ale jakby nasze kamerki tego nie odzwierciedlają tego dźwięku. Normalnie marchewami wali, wiesz. No, jak ja zmieniam, to... No, tak więc to jakby nie odzwierciedla za bardzo tego dźwięku, kurczę, powiem wam. Wtedy, co ostatnio nagraliśmy. Na przykład z przodu są jakieś tam wzmacniane specjalnie. A tak, no. A to coś? To jest wzmocnienie? Nie, to jest taka tylko taka dekoracja. No. Ale że OTS-u niby to jest jakieś wzmacniane. Aha. Ja je kupywałem. Aha. A drążki skrętne też wzmacniane nowe, bo się ubiegły od skakania. Tak. To się śmiałem, że z plasteliny masz drążki. To no. Miśka się wkurzył i wzmacniane kupił. No, zgadza się. Tak więc o, tak ten Raptor wygląda generalnie. No i jest taki temat, że ten odcinek, w którym nagrywałem, że kupuję Raptora, to jest fejur. Ale ten Raptor będzie na tych filmach, ale jeżeli chcecie więcej tego Raptora, to wbijajcie do Miśki na kanał Miśka Kład Skład. Link w opisie pod filmem, podkreślam, Miśka Kład Skład.
Tutaj macie o wlepę, to nie pali gumy. Zostawiłem po sobie, już kurczę. 475 subskrypcji, no to może się dobije. No, majstry, wbijajcie, kurczę, do miśki na kanał, bo odbiór na tym kanale tego raptora był taki przyzwoity, że normalnie aż mi było miło i głupio, że was w bambuk lekko zrobiłem, ale po prostu to był spontan, w pracy na to wpadliśmy, że taki manewr zrobimy, no i tak zrobiliśmy. Ale jest dużo filmików u miśki na kanale i są shortsy, i są filmy z tym raptorem, więc wbijajcie do niego na ten kanał. No a tutaj też mówię, podkreślam, że też będzie to na pewno, bo razem śmigamy, no. I tyle, no. Wszystko wiecie o tym raptorze? Jak jeszcze macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach u miśki. Zapraszam. Tak. Tak, TikToczek, kurczę, to tam płonie od tego raptora. No. Tak, nieprzyzwoite rzeczy bywają. O. I co, czekamy na resztę wariatów i zaraz sobie pofisujemy. Mam nadzieję, że skoczysz tutaj na rampie, co? Maciek, Aeroxon. Maciek. Jak Jury pozwoli, to ja próbuję. Biorę rozpęd z kilometra. Ej, fajne te muldy porobione są, ja nie wiem, ostatnio chyba ich nie było, jak tu jeździłem. No raczej nie będę tego rozwalał. Ale tam z chęcią podjadę. Dobra, pauzuję na razie tą kamerę. No, tak więc jeżeli już... mam nadzieję, że wyjaśniłem sytuację z raptorem i że się nie gniewacie, ale z drugiej strony też miśka przynajmniej, kurczę, mam nadzieję, że będzie mu miło, jeżeli wpadniecie do niego i zostawicie tam suba. I możecie w sumie w komentarzu tutaj pod filmem dać okejkę, że się daliście zrobić w bambuko, a kto się nie dał, niech komentuje, że się nie dał zrobić w bambuko. Dobra, zanim oni przyjadą, to ja jeszcze tamtą ścianę będę atakował. Spróbuję. Dwuja i gazu od H. A generalnie Maciek tak sobie myślę, że mam teraz jeszcze drugie GoPro zapasowe w skuterze. I znając życie, to GoPro będzie rozładowane, jak teraz jest taka temperatura, że koło zera, ale jest ciepło dla nas, ale dla baterii na pewno nie. Co nie? Co? A z mniejszej prędkości teraz, no. Znaczy i tak tutaj się mocno nie napędzałem, tylko tu dałem do końca gazu chyba. Ale wleciał normalnie i na tej oponie. Bo jak tutaj rozryłem zjeżdżając. Miękka ziemia, dobrze. Mówiłem, że dobrze. No teraz piasek jest najlepszy do takiej jazdy, mi się wydaje. Bez kitu. Dobra, jadę jeszcze tam. I tego, może przyjadą w końcu, bo powiem szczerze, że no kurde, mają takie ruchy. Nie, Miśka? Powinniśmy też przyjeżdżać, dobra. Ty zdążyłeś? Że jedziemy, nara. I tyle, cześć. Też ty zdążyłeś pójść kłada wziąć, umyć go. Zatankować. Zatankować jeszcze. Człowieku. Nie wiem, normalnie. Tam jadę sobie, kółko zrobię. Yeah.
Mi rozkrzyczał? No. O kurde. Ej, a wiesz, Miśkę, co wczoraj mi raz powiedział? No. Że on by sobie CBR-kę 125 kupił, tylko żeby popróbować pojeździć. Cześć? Niech mi raz skuterem się przyjedzie. O, bez kitu, no. Dam, weź mu kamerkę, no, daj na kask, niech się przyjedzie skuterem. Albo daj mu tym od razu. Nie, tego mu nie dam. Kładłem wtedy to brechę było. No. Chłopcy ostatnio wspominali to w pracy, jak mi rozkładem moim jeździł. Miśkę, widziałeś, jak on podjeżdżał tym kładem? Widziałem, widziałem. Kaskader dobry, co? O, jest Miśka idzie pooglądać. Zatem rozebrany to chodzi, przyjedzie popatrzeć. Co tam? Kurwa, tu jest. O, człowieku, daję mu tam, kurde, się nie czai, chłop, siema. Siema, Johnny. O, ładna pogoda, aż dupa piecze, że KTM nie złożony. Nie, to dzisiaj po sraniu tylko piekło, bo kebaba wczoraj jadłem. Siema, siema. O, jak idzie, o, jak idzie ty. Patrzcie, o. O, do niego na kanał to trzeba koniecznie wbić, bo się nie czai chłop, nic. Normalnie. O, ciekawe. Dawaj, Johnny. LGW, LGW. No kurwa, macie, nie mówię, nie co? Co? Johnny, zbiegałeś? Nie. Na kole dzisiaj się uczyłem trochę jeździć. Trochę na asfalcie driftowałem. A w terenie to tamtą ścianę robię, ale tak wiesz, zachowawczo, bo opony to są takie, wiesz, śmieciuchy do upalenia. Kurde, to nawet na piasku nie musisz im odpychać. No, ale podjazd robi, jak odkręcam dla niej. Cześć, młody. Ciema, Joe, ale tam pefru daje. No. Zaraz pierścienie popękają. Cześć, no. No. Niepotrzebnie mu odpuściłem. O, tu powinienem od razu pełnym wlecieć. Dobra. Ogarnięta faza. Jak jemu opony jeszcze wrzucę 140 na tył jak wejdzie i na przód coś konkretnego, to bez ale. Strasznie muszę przodu pilnować. Jak jadę, że to głowa mała. Jak to ci broni pilnować? Co? Ty, ja weź spójrz, wiesz, czy ty masz twardy jak... Co ty? No zobacz. A nie, może... No nie. Chociaż... Nie, no ja spójrz. Jest stabilnie. Ej, lecimy gdzieś coś ten... Szkurde, na tych trzeba czekać. Nie trzeba. Przyjdziemy. Nie trzeba. No oni na nas poczekają. A to trzeba przyjechać. Jeszcze Jury Raptorem 350 co kupił. A zapomniałeś. I Czarek, ty, a Momot co robi? Momot na wiosce jest. Miśka testuje DRZ-ę. Ty, ja też mam problemy! Panie, cię na stojąco. Tfu, na siedząco. Znawca! Kurde, powietrze pewnie. No, z przodu, no dobrze, klej, klej. To już niedawno kostki nowe. No bo on streetowy śmieciuchy do upalania zarzucił. A on ma tę zmianę tak jak u mnie był w TRX. Większy ma te felgi. No. Kurczę. Nie, felgi ma te same, tylko wyższy profil opony na teren. A, to zmienia same opony. Koła zmienia, bo on razem z felgami ma. Z felgami, ma. No. Ale przecież on felgi jedne większe z... A, nie, on opony... Opony, no mówię, wyższy profil. Atakuje podjazd?
O, co robi, o. Ile to koni? 50? 40 chyba. Wersja E ma chyba 50 albo 60, nie pamiętam ile. Ale to ta terenowa z kopką. Ja coś się... Jeszcze tam tych wersji do końca nie ogarniam. Za dwa tygodnie to robisz tu ścianę. Ty, jak opony będę miał. No, a co ma, jakie będziesz zamówił? Kurde, nie wiem czy 140 na tył nie wrzucić. Bo teraz 120 siedzi, to jest kurde śmieciu. Znaczy, ten... tą świnię taką co u mnie jest? No. Co, no to bierz ją, bo ona na każdy teren spoko jest. No. Bo ta co Momot ma to już w ogóle, ja nie wiem czy to wejdzie w wahacz, nie? Bo tam to kurde nie wiem ile on ma. No, taką jak ty masz właśnie. Ja u siebie za 200 coś kupiłem. No. Na promocji 200. To ja się do tego, do shopy odezwę, to na pewno coś ogarnie mi. No, ja też. Tylko na razie z hajsem muszę się odbić, bo wiesz ile ja w busa muszę wsadzić? Człowieku, głowa mała. Dużo, zaraz powiem. To tak mniej więcej, bo faktury jeszcze nie widziałem na oczy. Ty, no to próbuj jak chcesz, tylko nie wyrywal się. Nie chcę ci robić tej przykrości. No. A ten. Ale bym spróbował, żeby to był tyżki, to bym spróbował. O ty kurna! Można próbować. Motor do testu. Bardzo przyjemnie jeździ, kurwa no. Fajny, nie? Spoko, naprawdę. Miło mi to słyszeć, ty, kurde. Nawet jakoś nie ciężki, choć kurwa już miało tak, że ten się nie, kurwa nie. No. Nie. Trzeba fajny, być czujnym, fajny, bo to nie kład jednak, nie? A to co, to jest pompa? Czego? Co, gdzie? O to. To jest jakiś kurde dopalacz kurde z wydechu, który muszę wyrzucić. Że on chyba spaliny dopala, człowieku. Zawirować spalinę. Coś takiego, no. I to może też go trochę dławić, nie? Tak, może jak u siebie za kurwa zaślepiłem, to, no, to... młotkiem sklepali, to kurwa plus 10 koni. No, też to muszę porobić. Chciałem zobaczyć, jak ci krosem kurwa robi podjazdy tamto. Żeby tyżka miał KTM, bym od razu robił. O ty kurde, zapamiętam. Dlatego szkoda. No, Tyśka, ja ci zaraz ściany nowe pokażę, bo ty nie zaglądałeś tam jeszcze. Co? Wyszła śruba chyba. Nie, ona taka jest. A. Nowe ściany? Tyśka, weź zobacz, ten guzik. No, zaraz tobie pokażę. Co to jadzi? No, zaraz pokażę tobie, bo ty nie patrzyłeś tam. Skupany, chłopie. No. Zaraz, czekaj, ja ustawię. Ustawię DRZ-tę tam, o. Chodź Tyszka, bo ja chcę, żebyś ocenił to. Ja patrzyłem Tyszka. Pole rozkopane, nikt mnie to z 2 miesiące nie było. No odkąd KTM-a nie masz? Jak gdzieś tydzień temu się tu przejechałem, co się wywaliłem, to tego, no to tak się zdziwiłem troszeczkę, nie? Ja pamiętam, jak jeszcze tu byliśmy, to my tu ścianę robiliśmy. No, teraz będziesz miał nową ścianę, bo ja wiem, że to jest ściana dla ciebie. Daj złożyć to. No, zaraz będziesz płakał, że o klinkę porysujesz, to tamto ja wiem, nie, nowe no, plastiki. Przez pierwszy tydzień tak będzie, pójdzie to. Do pierwszej gleby. No właśnie. Patrz, o tu byś się napędzał. O stąd, nie? No. Gdzie to drzewo leży. Byś się napędzał, tu po skosie byś wleciał tam na górę. O kurna. Grubo, nie? Patrz, o ile teraz wyższy podjazd mamy, patrz ile tu jest w dół. Aby się rozpędzić, to by... Właśnie napędzać, ciężko będziecie się napędzić, nie? Ale powiem tobie, że oglądałem Enduro Alvernie, to oni tak robią. Może by na przykład było na równo i stąd się rozpędzać na luzie, mi się wydaje. I że wjeżdżasz tak w dół i tak o, nie? A to masz po prostu cyki od razu, no. O, wysoka ściana, nie? Zajebiście. Nowe wyzwanie dla ciebie. Dobra, no. Przyjmuję. Lux. A się pozmieniało, ja pierdzielę. Strasznie, no. A pomyśl, jak tu nie będzie tej, pewnie nie będzie tej dziury tutaj. Nie wiem. Na równo będzie, ale będą podjazdy. No jak to będzie na równo, to będą podjazdy, bo wtedy będziesz mógł się napędzać. No. Ja opony pozmieniam u siebie w DRZ-cie i ogień. Nowe ogrodniczki. Nowe ogrodniczki bez kitu. Dojechało 2 rajderów, KTM-a tego już znacie, Raptora jeszcze nie znacie, bo świeży zakup Jurego. 350 Raptor. Który to rocznik? To jest ossanie takie? Ty, a ty go już sprzedajesz czy jeszcze nie? Tak? Wiem, ale ja nie umiem tych steczek w tych kładach. Tu? O, dobrze, tu.
więcej mocy to miało. Czyje to Volvo? Czekajcie, kto przyjechał? Tyśka przyjechał samochodem? A Volvo? Czyje? Samochodem podjeżdżaliśmy Subaru Kamiłka i tym polówką, tylko Seatem takim czerwonym też katowaliśmy go na odcinkach, jest w starych filmach jeszcze, jak myślałem, że samochody będę upalał jak motokoty. Ryby łowią. No ładna pogoda, to nic dziwnego, dawaj tam, no. Co? No. Co? To ja mam takie same gogle jak ty. Co? Mam takie same gogle jak ty. FMF-y? No. Kurwa, siłówka. Spoko. Ano? Spoko są, co? Tak jak się kurde stoi, to parują. Ja się założyłem. Ty, akurat za mną nie musiałeś to dążyć, bo sobie pyrkałem, bałem się, że gdzieś jakiś lód będzie czy coś. Co, kurwa, zboisz się na razie jednośladem odkręcać? Nie, no tak o to odkręcam, jak znam drogę i tak dalej, nie? A dzisiaj na kole, nawet driftowałem sobie na asfalcie. Na asfalcie pewnie się na razie czuję niż w terenie, wiesz. Dokładnie, byłem przyzwyczajona, tutaj się uczy od początku i to jest zajebiste, w tym i o to mi chodziło. To jeszcze do góry możesz podnieść. Nie, no to podnosić już nie będę, i tak krótkie szkity mam. 173 wzrostu do człowieka. Nie wiem, ale ten dopalec spali mi korci wyrzucić i to zrobię, bo może naprawdę go zamulać. Całkiem inne niż nawet u Grzesia. Co? Plastiki inne niż u Grzesia. A Grzesio który rocznik ma? Siódmy. U mnie szósty jest. I on ma właśnie tą wersję, też supermoto, nie? A generalnie czachę to też planuję zmienić, tylko że wszystko z czasem. No. Ale tak, reszta... Ten krótki pewnie miałeś, nie? No. Kierunki kurwa zmień, bo szpeci oko strasznie. Stary, wiesz ile ja na busa będę musiał wypierdolić? No domyślam się. No, na razie to ja odpuszczam sobie robienie tego motoru, tylko cieszę się, że jeżdżę nim, nie? Ale umiesz sprawdzać? Umiem, no. Wytłumaczy mi Radek wszystko. I ten. No, tak więc na razie i tak inwestować w ten motor nie mogę. Robiłeś już tym?
Co? Podjazdy robiłeś? No. No dzisiaj ten, co ty teraz nie zrobiłeś, go to ja robiłem normalnie. Za pierwszym razem wjechałem, że drugim, kurwa, gdzieś mnie na boki targę no. zaczęło. No, to ja robiłem go też, to dzisiaj. Co się stało? Co jest? Co jest? Nie, może dźwignia się przesunęła. A poniżej jest jakoś, co? Jakoś nisko jest. Ty, przeskoczyła na frezach. Poluzowała ci się śrubka. No ta. Ty ją ruszasz normalnie. Dobra, ja dam 14 i zabieram. No. Gadaj z nim. Coś tak kurwa się przesunęło. No. Ta. Panie, co tu wisi, kurwa. No, kierunek nie działa, Miszka. A no jego. Ja zepsułem? U Tyszka, u ciebie wie masy, zawsze kurwa o to pojebane z tymi bigami było. Ja nic, a co to się... Ja, że motorem był, to bym miał coś. Ty, John, a co to tak skupane? Tak musi być. Ej, dwa sprzęty w jednym momencie się rozpierdoliły, daj jego wydech, a do niego stopy. Wydech się mu zepsuł? No, taka to Yoshimura. Dwa kłady rip. Ojoj. No, śrubka się wykręciła, ty. Patrz, bo teraz szpilki, kurde, mogą ci w cylindrze się pourywać. Czaisz? Czekaj, Jury. Bo tam w ogóle mocowania żadnego nie ma, ty. Masz druta kawałek? Śruba mi wypadła, tu mi kopa. A dlatego dźwignia się zepsuła od biegów, się poluzowała śróbka. Teraptory to jednak gówno, co? Macie dziesiątkę? Czy nie? Maciek może coś w kufrze ma. Co? Kurwa, płaski się bokiem. Bo kurwa tym sani podnoszę. O, traptory pokupowali. O, i świetne są. Też a płaski ja śrubokręt. Ja ty się dźwignie zmiany biegów, mam to samo. Ale DRZ ta i tak najdalej, najcięższa, nie? Płaski prawdziwe maszyny torowe muszą się psuć. Rozumiesz? Kurde, patyka wsać nawet, ty. Pa, zaraz ja ci to naprawię. Chłopie. Znajdź ją w piasku. Patyka. Na przykład powiem ci, że Tyszka na patyka to zacisk z przodu włożył. No ta. Bo zgubiłem ten. To wyobraźnia, kurwa, musi być dobra. A nie skoczysz na chatę, czekaj. Bo kurwa klucze? I śrubkę jakąś? Śrubkę tutaj widzisz, dziesiątkę chyba. No, dobra, tak jak gwintu nie będę mu zapychał. I klucze jakieś. I dla Miszki, kurde, chyba dziesiątkę. Tylko. No to weź coś, jakąś ten i dla Miszki, żeby dźwignię dokręcił. Nie, ja nic nie biorę do domu. Co? Ja nic nie biorę do domu. Nie no, wezmę, tylko czekaj, patrzę, to jakaś większa śruba. Chuj, wezmę trytkę i trytkę się zepnie. Bo... To weź dwie, trzy, jak pęknie. Dobra, wezmę taką grubą. Weź od razu imbusa dla mnie, to ja też sobie gigi. Ta, co jeszcze, może kurwa to karki przywiozę. No ciężko ci kurwa imbusa wziąć. Nie no, wezmę, a po co ci imbus? Dokręcę też se. A ty masz tam torksa i imbusa. Nie, imbus. I w kanapkę mi zrób jakąś, bo głodny jestem. A mi ogórków od babki weź. Ty, ja tam jadę! Tamo! Tata mi dzisiaj powiedział, żebym na drzewo uważał. To będę uważał na drzewa. No jak tam chłopy, jedziecie? O, gdzie czaro leci, ty? Ale świr! Ohohohoho. Ale świr, ty! Ja już myślałem, że nikt tędy nie jeździ. Ja też! Zakręcić chcę. To zejdź.
Na kole mi zaczyna wychodzić. Widziałem, już nawet, że to trochę nisko. Jeszcze ciut wyżej, bo się napędzam, no. Ale jest dużo lepiej, kurde ty. Bo to właśnie widzisz, to trzeba wyjeździć swoje, stary. Nie wiem, ja wyjeździłem i nadal nie umiem. Dzisiaj o co nagrywałem jeszcze poprzedni odcinek, to tam jeszcze średniawka mi szła, no. Ale już teraz widzisz, trochę pojeździliśmy i już lepiej czuję ten motocykl. A ja nie dam rady i tak. Ja mam ten strach, że wiesz, zaraz plecy. Wiesz, bo ja trochę już jeździłem wcześniej. Nawet nie założyłem, bo zapomniałem tego. To nie próbuj, jak się nie czujesz na siłach, to nawet nie próbuj. Ale ten, ale ja swoje trochę też wyjeździłem, że wiesz, że ten balans mam odblokowany, no, nie? No. Tak więc mordeczki, bo mi zaraz bateria padnie, to będziemy kończyć ten odcinek, a my sobie jeszcze dzisiaj poupolamy, bo jest naprawdę fajna pogoda. Zajebista. No. I tyle, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, elo. Yo.